Dzień dobry, to ja. O, przedstawia się film. Nie. Witam. Oni wolą może na boczek gdzieś, tak? Na boczek? A czemu na boczek? Takim, żeby tu... Gdzie mam iść na boczek? Ja się boję z panem na boczek. Nie, no co się stało? Tak, dziś chciałam wejść i nagrać obrady komisji, które pochodzą z Komisji do Spraw Społecznych, przyznawanie mieszkań. I jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, artykuł 23, ale pewnie już panowie wiedzą, bo mnie wszyscy pytali. Oczywiście nagrywam też to, co mówię. I jest tam powiedziane, że jeżeli ktoś nie ujawni takich rzeczy, to jest karane, jest traktowane jako przestępstwo, popełnienie przestępstwa. Dlatego wezwałam policję, że panowie to wyjaśnili, bo zostałam wyproszona z tych obrad. Zresztą państwo również. Ale rozumiem, że pani weszła i do później... Państwo też? Tak, pani przewodnicząca to znaczy, komisji otworzyła obrady i powiedziała, że są tajne, w związku z tym nas wyprosiła. Natomiast artykuł 3, natomiast była jakaś opinia radcy prawnego, ale to jest ten sam radca, który uznawał, że konsultacje były ok. Czy podawano podstawę prawną? Nie, podawano tylko opinię radcy, na którą można się powołać lub nie, i radca wskazywał, że można utajnić lub nie. Ja nie było w statucie. Bo my zasięgnęliśmy w drodze tutaj. Ja też. Mniej więcej wygląda to tak, że obrady komisji są z zasady jawne, tak? Tak. Natomiast jeżeli w statucie gminy jest przewidziane utajnienie obrad komisji i ten statut jest na przykład już legalnie zatwierdzony tam przez wojewodę i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w statucie utajnienia. No, znaczy, no właśnie. Akurat statut znam. No to dobrze, bo ja nie czytałem tego. A ja czytałam, statutu, to jest... I są dwa przypadki. Artykuł chyba 45, paragraf 45 statutu. No wierzę pani na słowo, natomiast mówię, jeżeli jest przewidziana możliwość utajnienia w statucie, to taka możliwość istnieje. Natomiast jeżeli nie ma... Ja was proszę, bo ja bym chciała wejść na te obrady i nagrać te obrady ze względu na jawność tych obrad komisji. Dzień dobry, panie przewodniczący. I dlatego mam pytanie, żeby panowie ustalili albo powiedzieli mi, czy ja mogę to wejść, czy nie. Powiem tak, nie jesteśmy w stanie fizycznie spowodować, że pani tam zostanie wpuszczona. Z tego, co nam powiedziano... A czy mogą panowie ze mną spróbować wejść, żeby panowie spisali protokół, że zostałam wyproszona? To możemy to zrobić jeszcze inaczej. Tak, bo bym chciała wiedzieć, jak ja mam to udokumentować, żeby ktoś wyprosił. Bo teraz, owszem, nagrałam, owszem, jest to już na nośnikach, że tak powiem, elektronicznych, tylko chodzi mi o to, czy panowie znają podstawę prawną, na jakie nas państwa wyrzucono. Myślę, że to jest to wszystko jawne i jest to też. A zna pan ten artykuł 23? Tak, ustawę o. O dostępie do informacji publicznych. Do informacji publicznych, tak. A artykuł 3, bo tam też jest mowa o komisjach, tak teraz że wszystko, co pochodzi z wyborów, jest jawne. Czyli jeżeli ci państwo są radnymi i pełnią funkcje publiczne, to to pochodzi z wyborów i wszystkie ich obrady są jawne. Więc jeżeli chodzi o nazwiska, to mogą wskazać na przykład kodem, nie wiem, czymkolwiek. Dlatego myślę też, że nie będzie problemu. Sprawdzimy sobie ten statut gminy dla pewności, czy tam w ogóle taki zapis o możliwości utajnienia obrad istnieje, tak? Jeżeli nie istnieje, no to wtedy co prawda nie ma takiej możliwości, na przykład, że fizycznie tutaj wchodzimy... No nie, ja właśnie pytam, co mam robić. Dla mnie to jest przestępstwo, a to tego, panowie ustalają. No nie, ja powiedział dyżurny, istnieje oczywiście możliwość, ponieważ nie ma... istnieje możliwość złożenia zawiadomienia, tak? O popełnieniu takiego i takiego czynu z takiego i takiego artykułu. Jak najbardziej. Tylko wydaje mi się, że też należałoby się zwrócić pismem do Rady Miejskiej, do... Ale rozumiem, że z tej... dobrze. No, tak mi się, tak na interwencji się... mówi mi, że ja mam złożyć pismo. Nie, nie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie jest to ścigane w żaden sposób urzędu, tak? To musiałaby pani złożyć zawiadomienie. Przed swoim dyżurnym przekazał to samo, co ty mówiłeś, że jeżeli w statucie gminy jest możliwość udzielenie informacji powinno nastąpić na wniosek, czyli pani powinna sporządzić wniosek, żeby udzielili informacje. Artykuł 3 ustawy o dostępie do informacji mówi o tym, że na takie posiedzenia... To jest tak... Dobrze, to ja poproszę, żeby pan wyszedł ze mną, ja zapytał o statut. Może pani jeszcze złożyć skargę na postępowanie przewodniczącej komisji do SKO? Tak, my z tego sporządzimy notatkę. Znaczy panowie byli na interwencji, mnie wyproszono. Czy panowie ze mną chcą wejść i usłyszeć, że zostałam wyproszona, bo ja bym chciała, żeby... Ale to ja wejdę sami się z przewodniczącej. Bardzo proszę, bardzo proszę. Bardzo proszę. Nie, tylko nas wyproszono.
Dzień dobry. Czy ja mogę pani przewodniczącą na momencik? Zostali powierzchni na interwencję, musimy podjąć miejsce, tak? Chciałem wyjaśnić, czy doszło do tego, że pani krępi została wypuszczona z komisji, tak? Jest to zgodne z statutem gminy. Jest to zgodne, tak? Z takiego artykułu? Paragrafu? Przepraszam. Wyjaśnię, wystarczy. Tak, dziękuję. Proszę zawiadomienia. Nie, no ja się bić nikim nie będę. Nie, też nie. Ale zawiadomienie do prokuratury złożę. Dziękuję, że panu. Dziękujemy również. Czekacie jeszcze? Rozumiem, tak. Że protokół z interwencji będzie do odbioru.